Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Mitrandir. I to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic. Jak wiecie, to dość dużo czasu minęło do ostatniego odcinka. A jesteśmy tutaj pod wieżą Xardasa, tak, idziemy do miasta orków. Dość dużo czasu minęło do ostatniego odcinka, a jest to spowodowane paroma sprawami. No między innymi tym, że właśnie zacząłem robić serię z Battlefielda. No i ta seria pochłania większość mojego czasu, bo jest to wymagająca seria. Muszę co najmniej 4 razy tyle poświęcać czasu, chociaż jak średni odcinek z Gothica ma ze 100 mega, no to średni odcinek z BF-a ma ponad 800 mega, czyli 8 razy dłużej. Czyli co najmniej 2 godziny mi się wrzuca. Brzytwy są bardzo trudnym przeciwnikiem, spróbuję tutaj. Ha, jak widzicie, jestem już mistrzem walki bronią dwuręczną. Kurde, no. To jest druga rzecz, dlatego nie było długo odcinka, bo długo nabijałem, musiałem sobie 2 siły jeszcze to uczyć, dlatego mistrza to jednak dość długo to trwało. No, jaka głupia brzytwa, no. Jeszcze mnie zjedzą. No chodź tu. To jest głupie tutaj, bo jakby to była Gothic 3, to już bym go trafił. Dobra, robimy odwrót. No tak, tak myślałem. Dobra, no jak brzytwy są trudne, nawet jak jesteśmy tak wykochrzeni. Szczególnie, jeszcze nie mam zbyt doświadczenia. Dobra, przebiegniemy się tam na splincie. A nie, źle idę. Znaczy niepotrzebnie idę tak dookoła. Miksturka szybkości. Zastanawiałem się, czy nie mam za mało mikstur. Ale no trudno. Liczę, że tam pozbieram jeszcze po drodze trochę. Dobra. I tutaj już jest miasto orków. O, kogo już my tu mamy? Mamy Urszaka. Naszego przyjaciela, który tak fajnie mówi. No dubbing jest zrobiony świetnie. Masz coś nam do powiedzenia? Urszak pozdrawia przyjaciel. Przyjaciel ma ulumulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Dobra. Czekajcie, sobie tutaj zrobię, za blisko niego trochę stoję, śmieszna kamera. Przy okazji sobie ubiorę już Lumulu, potem zapomnę i będzie lipa. Ulumulu. No. Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. No, ja też bym nie wolał. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. No dzięki, to wszystko właściwie, co możemy się od Urszaka dowiedzieć. No to co? Ruszamy do miasta orków. Szczegórskim, jak sobie zebrałem. Co? Saving jeszcze musi być. Zobaczymy, czy te ulumulu jest coś warte. Był taki fajny mostek. Widzimy mnóstwo orków. Aktualnie nie miałbym szans z nimi wszystkimi. I nie atakują, gapią się ino. Ja ci, ilu ich tu jest, nie? Ja! Tam jakieś w ogóle dzikie pląsy. Ej, też chce się dołączyć do imprezy. Jakie dzikie bansy. A ten tu wali. No, nieźle. Są już... Teraz za coś tam. Wyzwałem, że tego bramy, spoko.
też jakieś imprezka, kurde, na całego. Ork. Nie będę ich zabijał, bo się jeszcze wkurzą. Oczywiście swoje zwykłe okrzyki wydają. Tam widzę jakieś jaskinie. Aha, zbugowałem się. No, już nie. Ten ork za mną łazi, to jest kurzające. Co tam jest? A, woda. Dobra. Kurde. Dobra, pójdziemy sobie tu. Ork, strażnik. Co tu jest? Jakieś zejście w dół. A, chyba jakieś takie jaskinie tych orków. Dobra, no to idziemy po kolei. Skrzyneczki. Napiszę, jakby tak się mieli zdenerwować albo coś. O, orkowe zaklęcie teleportacji. To jest właśnie to, po co tu przyszedłem. O, i tam jakieś fajne zwoje. Przemiana forkowego psa, to jest nawet dość fajne. Wiecie co, właśnie doszedłem do wniosku, mogłem sobie jeszcze jedną runę kupić. A nie, mam śmierci ożywieńcom, dobra. Już myślałem, że nie mam śmierci ożywieńcom. A to się tu przyda. Jak się można domyślić. Dobrze, że się nikt nie robi, że im okradam jaskinie. Tragrot. Liść dębu w ogóle. Dobra. W sumie ja chciałem sobie nawet snowboarda wgrać na gotika, bo żeby chociaż w gotiku był śnieg, jak nie ma na dworze, no ale jeszcze nie wiem, jak go dokładnie wgrać, nigdy się... O, super duży miksurek. Nie chcę sobie zepsuć gry. Możecie mi, jeśli wiecie, to możecie mi podesłać jakiś link albo napisać, jak sobie snowboarda wgrać. Bo ja chętnie bym to zrobił. No to biegniemy dalej. Mamy już to, po co przyszedłem. O, i tam jest ta figurka u góry. Dzisiaj tam szaman. Dlaczego się orkowie strażnicy. A będziecie za mną biegać. No, to są szamani. Oni pilnują tej figurki. Ale na szczęście... Na razie jesteśmy zbyt słabi, żeby przejść. Znaczy, żeby zdjąć tą figurkę i przeżyć ich atak. Widzicie, dźwignie ani drgnie. Musimy to zrobić tak, że tym... Będziemy musieli wejść do świątyni jeszcze raz. To wam już tak, które zespamuję. I wtedy będziemy musieli użyć tej figurki, bo już zaklęcie wykorzystamy. Pyk. I jesteśmy, jak widzicie, po drugiej stronie. I możemy iść dalej. Mamy wejście do świątyni. Zapiszemy sobie... No wybaczcie, ale jak się ma takiego głupiego brata, to ma się go dość. Częściej niż często. To ja się już nie denerwuję, wchodzimy, aby się tutaj nic nie zacięło. O, nowy zapis. Znaczy nowy wpis w dzienniku. Nie, dobrze, nowy zapis w dzienniku. Droga do świątyni. Udało mi się dotrzeć do świątyni świętego. Nie wiem jeszcze, co mnie tam czeka, ale wkrótce pewnie się dowiem. Więc jesteśmy w świątyni, jak mówiłem. Jest to jedna z najmniej przeze mnie lubianych lokacji. Chyba razem... O, dobra, mam kuszę. Chyba razem z kopalniami. Jedna z najbardziej zbugowanych i tak dalej. Tutaj już nie musimy mieć ulumulu, więc ubieramy sobie z fortem naszą broń, bo się na pewno przyda. No i niestety... Ta lokacja jest dość skomplikowana. Ja wam powiem, że ja tu bardzo często się mylę, gubię i tak dalej, bo... Tutaj trzeba dość albo wiedzieć, albo mieć po prostu tyle szczęścia. Aś mnie kanarek kruje, przekrzyczeć. Znaczy aktualnie naszym celem jest po prostu jakby zbadanie tej świątyni. Jak pamiętam, jak tu byłem pierwszy raz, Gothic właśnie jedynka ma takie rzeczy, że teoretycznie wiesz, co robić, ale naprawdę nie wiesz. Po prostu idę tu i po prostu wejdź do świątyni i nie wiesz, co tu masz robić. Wiem, że to było kłopotliwe, jak grałem to kilka lat temu pierwszy raz. Po prostu na przykład nie wiedziałem. Cholera, dobra, nie zdążę rzucić zaklęcia. No namierz go. Pokaż, że umiesz walczyć, Bezi. A, w ogóle ładny kombos. No jak tak będzie się długo bił z każdym szkieletem, to my tu tego nie przeżyjemy. No, nareszcie. Czy one mi praktycznie nic nie robią? No, ten lepiej. To się tam ten był daleko. Dobra, no jeśli nie mają, nie zbieram.
Tutaj będę bardzo często zapisywał, bo jak powiedziałem... Chciałem powinienem zrobić zapis sobie jeszcze wcześniej. Czy co, zrobię sobie tutaj zapis świątynia. Bo tą świątynię można zepsuć. Ja tutaj, póki jestem na początku, to sobie zapiszę śmierć ożywieńca. One działa na pewno na szkielety i na nieumarłe istoty. Patrzcie, ile tu jest tych. Dobrze, że się w miarę szybko kastuje. Na szkielet zwiadowca jest chyba gorszy od normalnego. Chociaż nie wiem. No wojownik na pewno nie jest gorszy. Dobra, tamte się zbagowały na szczęście. Ej, nieźle mnie tu sieka. Dobra, to ja wykorzystam sobie moją magię. No, celuj mi go. No. No, na szczęście tutaj wszystkie właśnie nad... Tym spellem wszyscy idą na hita. Ci nie umarli wszyscy. Ten odcinek nie będzie bardzo długi, ale... W ogóle czekajcie, muszę sobie zobaczyć mój czas. No spokojnie, 12 minut niecałe. Powiem wam, że ta... Niestety ta lokacja jest ciężka, no cóż mówić. I tak, o, no w sumie mam teraz czas. Mogę popowiadać, bo BF jest grą bardzo fajną. Ja bardzo się cieszę, że mogę ją... Och, cholera. Że mogę ją nagrywać. Kampanię. Ja najbardziej właśnie lubię kampanię. W BF jednak, mimo wszystko. Cholera, no. W rapie muszę zabić tego maga, bo on będzie przyzywał cały czas nowe. Bij bezi, no. Dobra. Przed tymi szkieletami najpierw ucieknę. Chyba będę musiał... O, nowy poziom, super. No, jeszcze jeden. Bezi, no pokaż, że umiesz walczyć. Jaki ładny kombos, no. Kurde, no. Jasny gwint. Jeszcze się nie zablokował, no. No co jest z tym szkieletem, no. Jeszcze mnie zabije i będą jaja. Znaczy, no nie będą, ale... Czekajcie. Odbiegniemy kawałek. Sparujemy. No chodź. No. Jaki... Jaki ham w ogóle. Nie chcę w ogóle zginąć. Chodźcie, podbiegnę. No. Wiedziałem, że tak będzie. Jasny gwint. No dobra. Teraz przynajmniej spróbuję zabić tego maga najpierw. Dobra. A mówicie co, co tam jest? Co tam jest, skała? Czy szkielety niby takie małe, niby takie niepozorne? A, przełącznik. Dobra, pójdziemy tu za chwilę. W sumie mogę się uleczyć. Bo jakbym się uleczył wcześniej, to bym nie zginął, nie? Ale dobra. Łyknę się many. Jeszcze raz ponowimy save. No ta świątynia tak będzie wyglądać, no cóż wam mogę powiedzieć. No i kontynuując. Co on robi w ogóle? Super, nie mogę go namierzyć. Chodź tu. Ile on ich przyzwał w ogóle? Gin. Niestety muszę tutaj mieć małe obrażenia. Ale dobra. Poszedł. To jest ten wojownik nasz ulubiony. Dobra, wojownik wpadł. Jest, ładnie wpadły. Oczywiście zapisujemy. Chyba teraz pójdę tam, gdzie ten przełącznik był. Aha, jeszcze tam jest jeden. No dobra. Zdejmiemy go. Niestety tu mamy dość mały zasięg. Dobrze, że one się blokują. Dobra. Leczymy. Mam nadzieję, że mi miksur starczy. Czy mam dużo? 130 to powinno starczyć spokojnie. No. W BF-ie, BF jest grą, na której nie mogę się tak pogadać tak na luzie o wszystkim, co mi się tam chce. Nie podoba mi się to miejsce, ale dobra. Bo jednak tam się... Aha. Co jest? No wiedziałem, nie? A, szkielet. Bo jednak w BF-ie cały czas się coś dzieje. Tutaj aktualnie teraz mi się też dużo sporo rzeczy dzieje. Nie mogę sobie tak pogadać, ale...
Dlatego trochę mi brakowało gry w Gothica. Trochę wrócę właśnie teraz szybciej do Gothica. Już mam następny odcinek gotowy z BFA. On nazywa się on Tytan bodaj. Znaczy nazwę go chyba Tytan. Bo ogólnie misja się nazywa Morze Południowochińskie, ale to mi się tak mniej podoba, więc nazwę sobie go Tytan. Już mam tak, to jest taki lotniskowiec tam. No to dowiecie się zresztą, nie będę spoilerował. To tu są przełączniki. Jakiś zwój w ogóle. Dobra, zrobimy to tutaj z tymi przełącznikami i skończę odcinek, będzie tak sam raz. Niech to też był za długi właśnie, bo już mi wystarczy, że BF się długo wrzuca. Tak to Gothica fajnie, szybko dostaniecie. Znowu jakieś szkielety, chyba widziałem. No pewnie, że tak. Bi. No. Jeszcze jakiś? A, to jest zagadka, teraz wam powiem. Musimy włączyć przełączniki w odpowiedniej kolejności. Ja teraz jeszcze za cholerę nie pamiętam, w jakiej kolejności to miało być. Ale może sobie przypomnę. Znaczy mam kilka pomysłów i... No, jeszcze jeden napój. Nie wiem, czy to są napoje w ogóle. No, jakieś zwykłe. Ten? Mogłem zapisać. Tak, ten, bo przeżyłem. Teraz na pewno nie będzie środkowy, tylko będzie na pewno ten. Znaczy no, na pewno tak mi się wydaje po prostu. No, chyba jest dobrze. Czuję, że coś się stanie, więc... Właśnie, świątynia jest pełna tutaj takich zagadek, pułapek i tak dalej. Więc będzie na pewno sporo zabawy. Tyk. I... Nie wiem, czy coś się stało. Może jednak źle. Nie tak? To może... Czekajcie, spróbujemy zrobić inaczej. Czy coś nam się stanie? Aha, czyli tutaj nie ma pułapki, to jest tylko zagadka. No, spróbujemy w drugą stronę zrobić. Tak mi się daje, że będzie lewo, prawo, środek, albo prawo, lewo, środek. Bo tak, tak byłoby chyba najlepiej, tak. Teraz zobaczymy. Myślę, że jeszcze zdążę się z tym uporać, a jak nie, to na tym odcinku. Ale raczej zrobimy to teraz. I? Też nie. Może jednak od środka. Dobra, no jeszcze tylko właściwie chyba dwie kombinacje mi zostały. To jest męczące właśnie. Tutaj będzie trochę takich rzeczy właśnie. Z nic na to nie poradzę. To jest trochę nudne, po prostu ja tak biegam w kółko i się bawię przełącznikami. Takie kółeczka takie. No. Też nic. Może jasny gwint. Nie no, no tu nic nie ma. Dobra, no to jeszcze raz. To inaczej zrobimy. Czujemy zrobić po kolei po prostu. Od lewej. No już się odcinek przeciągnął do prawie 20 minut, ale no. W sumie ostatni BF ma 40 minut, więc nie będę narzekał. W sumie należy wam się dłuższy odcinek, bo długo nie było. Jakby tu mnie coś zabijało, to byłoby lepiej. Bo bym wiedział już wcześniej. A tak to właśnie nie wiem, czy robię dobrze, czy źle. Tak też nie. To zrobimy w drugą stronę. A nie najwyżej coś pokombinuję sam sobie poza odcinkiem. I już mierzymy się z tym, co się stanie, jak to przełączymy. Nie wiem, po czym tutaj poznać w ogóle, czy dobrze robię, czy nie. I? Pewnie, że nic. Jasny gwint.
Jak tu to może być? Dobra, nie chcę mi się teraz męczyć, już tutaj zmęczony jestem. To żegnam was, Mitrandir, oczywiście na tym odcinku tutaj się tym zajmę, już to dokładnie sprawdzę, jak to ma być. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc komentujcie, lajkujcie, na razie.